Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu z cyklu Wybierz grupę, wybierz obiekt, wybierz kartę. A jest to czytanie, jak sam tytuł wskazuje, idzie, idzie i dojść nie może, czyli gdzie ta bratnia dusza? Cały czas wróżki różnego rodzaju, wszyscy Wam mówią, że idzie do Ciebie bratnia dusza, idzie do Ciebie miłość, idzie Twój wymarzony partner. No i idzie, idzie i cholera go dalej nie ma. Nie ma go tydzień, nie ma go dwa tygodnie, nie ma go miesiąc, nie ma go pół roku, nie ma go pięć lat. I nie może dojść. Zobaczmy, co u niego się dzieje. Dlaczego jeszcze nie stanął w Waszym progu? Kochani, to czytanie już kiedyś było tego typu, więc możecie zerknąć do playlisty właśnie czytania Wybierz grupę. Znajdziecie tam drugą wersję tego czytania. Cieszyło się ono z dosyć dużą popularnością, więc stwierdziłam, że czas na powtórkę. Więc mam nadzieję, że to czytanie Was troszeczkę uspokoi i usatysfakcjonuje. Dobra, kochani, macie trzy grupy do wyboru jak zwykle. Grupa numer jeden, oprócz kart wyroczni oczywiście, które są pod spodem. Grupa numer jeden. Talia, Britster Die Tarot i ten piękny kryształ Angel Aura. On się pięknie mieni, tutaj może tego tak nie widać, ale tak tęczowo się mieni, jest prześliczny. Grupa numer dwa, Wheel of the Year Tarot i tu w podpowiedzi jest nasze żółte piórko. I grupa numer trzy, Everyday Witch Tarot i tu w podpowiedzi jest nasz kochany kociamberek. Więc wybierzcie grupę, która najbardziej Was przyciąga, która najbardziej gdzieś tam mówi do Was, wybierz mnie. Oczywiście pamiętajcie, że są to czytania ogólne i też nie będą rezonować ze wszystkimi. Jeżeli czujecie, że jedno czytanie to nie jest Wasze, śmiało wybierzcie kolejną grupę. Możecie nawet przesłuchać wszystkie trzy i dopasować je pod siebie. Oczywiście czasówki znajdziecie w opisie pod filmem do poszczególnych grup, żeby łatwiej Wam było przeskoczyć. Zostawcie łapki w górę, tak? Lajki bardzo mile widziane. Napiszcie komentarz, jeśli Wam filmik się spodoba. Oczywiście zapraszam również do subskrypcji moich nowych widzów. No właśnie, moi nowi widzowie, zapraszam Was również do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać. No i co? Jest to czytanie ogólnie bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będzie przeznaczone właśnie dla Was. Chyba tyle. Tak, chyba tyle, kochani, z ogłoszeń parafialnych. Więc wybieramy grupa numer 1, grupa numer 2, grupa numer 3, a ja przechodzę do grupy numer 1. Witam Was serdecznie, grupa numer 1. Jeżeli wybraliście talię Britster Die Tarot i nasz piękny kwarc Angel Aura, no to kochani, to jest Wasze czytanie z cyklu Idzie, idzie i dojść nie może. Dobra, tarota na razie odkładam. Zajmiemy się najpierw kartami wyroczni. Zobaczmy, kim jest ta osoba, co o niej słychać. Mamy Yang. Mocno męska energia. Już mi się podoba. Czekajcie, tak myślę, jak to układać. A na razie nie będzie tak. Tu mamy jesień. Jesienią wszystko znajdzie się na swoim miejscu, a Ty zbierzesz obfity plon. Okej. Teraz ze zwierząt mocy mamy łosia, mądrość, wiedza. Pozwól swojej głowie, swojemu umysłowi prowadzić się ku gwiazdom, ale jednak trzymaj nogi na ziemi. Słuchaj starożytnej wiedzy płynącej ze swojej duszy. Przodkowie mówią poprzez Ciebie. Wiesz dużo. Piękny przewodnik. I druga karta. Mamy humbaka. Wieloryb humbak. Singer, piosenkarz. Śpiewaj uzdrawiającą pieśń światu. Twoja wewnętrzna nawigacja zawsze prowadzi Cię we właściwym kierunku. Nic nie jest w stanie zatrzymać Cię przed osiągnięciem Twoich celów. Współgraj ze swoim celem i siłą swojej duszy. Pięknie. I z aniołków romansowych mamy co? Mamy healing family issues, czyli uzdrawianie problemów rodzinnych. W momencie, kiedy Twoje życie miłosne rozkwitnie, kiedy przebaczysz swoim rodzicom. Czyli taka energia nam się tu pojawiła. I druga karta retreat, czyli odwrót. It's time to disconnect from the world. Czas odizolować się od świata. Dobra, kochani, to zaczniemy najpierw od tego. Zaraz przejdziemy do tarota.
No, trafiła Wam się osoba w bardzo mocno silnej męskiej energii. Jeśli jest to kobieta, w tym momencie jest mocno w męskiej energii, jest mocno zadaniowa, działaniowa, jest ukierunkowana na konkretny cel. Mężczyzna, no 100% mężczyzna, działający, aktywny, sięgający po swoje, że tak powiem. To jest dobry strateg, dobry planer i odważny, że tak powiem, osobnik, który nie boi się sięgać po więcej. Mam wrażenie, kochani, że ta osoba jest mocno teraz skupiona na jakimś projekcie. Jakoś tak czuję, kochani. W tym momencie jest troszeczkę odwrócona od związków. Nie jest zainteresowana w ogóle wszelkimi związkami, tak jakby odwróciła się od życia miłosnego, ponieważ jest skupiona na jakimś zadaniu, które być może ukończy się w jesienią. Może jest w trakcie budowania własnej firmy, może jest w trakcie jakiegoś ważnego projektu. Coś, co właśnie pod jesień przyniesie obfity plon, tak? Tak czuję, że tutaj pod jesień ta osoba może być już troszeczkę bardziej dostępna emocjonalnie dla swoich ewentualnych bratnich dusz, kochani, dla związków ogólnie miłosnych. Także ta osoba jest bardzo mocno skupiona teraz na właśnie na jakimś konkretnym projekcie. Jesień też może oznaczać, że ta osoba urodziła się jesienią, tak, że urodziła się jesienią, także może jakaś waga, skorpion, strzelec, tak, to może być zodiakalny. Może ta osoba bardzo kocha jesień, tak, kocha, kiedy liście zmieniają kolor, kiedy chrupią pod nogami, kiedy robi się chłodniej, kiedy tak ziemia charakterystycznie pachnie. Ja uwielbiam jesień, także rozumiem tą osobę w 100%. Ale kochani, no właśnie, ta osoba też ma jakieś nieuleczone rany, związane mam wrażenie z rodzicami, z rodziną. Ponieważ tu mamy to retreat i healing family issues. Więc kochani, ta osoba może właśnie jest skupiona na sprawach zawodowych, ponieważ ma jeszcze nieprzepracowane jakieś rany związane z rodzicami, z rodziną. Może miała złe schematy, może rodzice się rozstali, może była jakaś przemoc w rodzinie, może była jakaś trudna ogólnie sytuacja, kochani, w życiu tej osoby. I ta osoba boi się też po części powtarzać pewnych błędów związanych właśnie ze swoimi schematami z dzieciństwa. Więc być może właśnie na chwilę obecną leczy się u psychologa, psychiatry, może właśnie medytuje, mocno zagląda też w głąb siebie, aby uleczyć pewne rany z przeszłości, właśnie wybaczyć swoim rodzicom, by móc otworzyć się właśnie ponownie na miłość. Także ta osoba też dużo przepracowuje emocjonalnie. No i cóż powiem Wam, kochani, z tych kart? No zdecydowanie macie osobę, która jest niezwykle mądrą, inteligentną osobą. Ale ta mądrość nie wynika tylko z oczytania, z edukacji. To jest właśnie mądrość pochodząca taka z wewnątrz. To jest stara dusza. Ja czuję, że to jest mocno stara dusza, która przeszła w życiu wiele i ta osoba, nawet jeżeli jest młodsza, nawet jeśli ma teraz 20 parę lat, wykazuje się ogromną taką dojrzałością. Bardzo, bardzo dojrzała osoba. Zawsze sprawiedliwa, zawsze zrównoważona, bardzo spokojna mam wrażenie, która też wykorzystuje szanse, które daje jej los. I mówię, mam wrażenie, że tutaj pracuje nad jakimś swoim własnym projektem. Jest nawigacja na konkretny cel i sięga po ten cel. Mocne też połączenie z przodkami, więc mam wrażenie, że to jest osoba, mimo jakichś ciężkich przeżyć z dzieciństwa, bardzo rodzinna. Może z rodzicami nie do końca się tam układało, może tu są jakieś problemy z rodzicami, ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o dziadków, pradziadków, ta osoba jest bardzo mocno związana właśnie ze starszyzną przede wszystkim w swoim rodzie. I mocno też połączona duchowo. Może być podobna do jakiegoś prapradziadka, może, nie wiem, zawodowo się zajmować tym, co właśnie przodkowie. Coś w tym stylu, kochani, ale jest mocno połączona właśnie ze swoimi przodkami. I to ewidentnie też będzie widać. No taka stara dusza, naprawdę piękna stara dusza, bardzo rozważna, bardzo taka majestatyczna. Mam wrażenie, że nawet właśnie patrząc na tego łosia tutaj, wiecie, tak nawet jak idzie, ta osoba będzie taka dumna, taka pełna takiego właśnie majestatu, takiej elegancji. Także nawet po samym wyglądzie dostrzeżecie w tej osobie takie coś magicznego, coś naprawdę bardzo, bardzo magicznego. No i kochani, mamy jeszcze właśnie tego humbaka, tak? Więc ta osoba może być też filantropem, bo mamy Sing Healing Songs for the World, tak? Więc ta osoba może być filantropem. Oprócz jakiejś swojej działalności może zajmować się jakąś działalnością charytatywną, może pomagać innym. Może nawet jeśli oficjalnie nie ma czasu na taką faktyczną pomoc, taką fizyczną pomoc właśnie komuś, może przekazywać jakieś sumy pieniędzy na jakieś ośrodki, na jakieś grupy wsparcia, coś w tym stylu. Mam wrażenie, że jest to osoba niezwykle wrażliwa, bardzo wrażliwa, która mimo właśnie takiego swojego poroża i takiej siły zewnętrznej, bo mam wrażenie, że tu jest ogromna siła zewnętrzna właśnie u tej osoby, ta osoba ma niezwykle ciepłe i takie wrażliwe wnętrze, tak? Bardzo, bardzo takie czułe, kochające. Ta osoba ma w sobie bardzo, bardzo duże pokłady miłości i z pozoru może wyglądać właśnie na takiego odważnego, takiego, może nie bez uczuć, źle to powiem, nie chodzi, że bez uczuć, ale takiego obojętnego w stosunku do innych, takiego wyważonego mocno człowieka.
ale w środku ma naprawdę niesamowitą, piękną duszę. Super. Dobra, zobaczmy w takim razie tarota. Talia jest oczywiście przypasowana, ją tylko przyłożę. Zobaczmy jeszcze z tarota. Kim jest ta osoba, tak? Kim jest? Trzy karty. Śmierć, król pentakli, rycerz buław. No widzicie, kochani, bardzo aktywna osoba, bardzo aktywna osoba. I jest to osoba, która jest teraz w trakcie jakiejś transformacji, jakiejś zmiany, być może zawodowej. Zdecydowanie sięga tu być może po jakiś nowy projekt, po jakiś nowy aspekt. Coś, co ją pasjonuje, ten ogień, wiecie, aż wow, aż płonie właśnie w tej osobie. No i sięga tutaj po więcej. Ale jest to osoba ogólnie, właśnie kim jest ta osoba? Jest to osoba przede wszystkim bardzo, bardzo stabilna, bardzo opiekuńcza, bardzo odważna. Mam wrażenie, że dobrze ustatkowana finansowo i dobrze radząca sobie z finansami, ale mówię, niezwykle opiekuńcza w stosunku do innych osób, do rodziny, do bliskich. Jednocześnie jest to osoba, która ma wiele różnych pasji. Mam wrażenie, że wszędzie jej pełno. Ma różne hobby, różne zajęcia, ma dużo przyjaciół i na pewno z nią nie da się nudzić, tak? Niezwykle aktywna osoba. Lubi sporty fizyczne, lubi się wypocić, lubi siłę, wiecie, lubi pobiegać, lubi powalczyć może z kimś, może lubi jakąś piłkę nożną, jakieś sporty takie, w której też chodzi o jak to się mówi? Konkurowanie ze sobą. Mam wrażenie, że ta osoba ma, wiecie, takiego ducha walki w sobie, więc lubi sporty takie też, w którym jest, dochodzi do konkurencji. No ale kochani, śmierć jest to osoba, która dobrze sobie radzi ze zmianami, która przyjmuje to, co jej daje los i to się pięknie tutaj łączy z tym humbakiem naszym, tak? Ona po prostu płynie z prądem. To nie jest osoba, która kiedy przychodzi, nie wiem, jakieś zakończenie, jakaś trudna sytuacja, siądzie i będzie płakać w poduszkę, co ja mam teraz zrobić. Nie, to jest osoba, która bierze się za fraki, poprawia koronę i zasuwa dalej. Tak? To jest osoba, która świetnie, świetnie sobie radzi właśnie ze zmianami. Dużo zmian takich w życiu przeszła, dużo transformacji i to jest też, mam wrażenie, taki czas transformacji dla niej, szczególnie jeśli chodzi o emocje, właśnie wybaczenie może rodzicom i przepracowanie jakichś ran z dzieciństwa, tak? Możecie mieć do czynienia tutaj też z jakimś skorpionem, kochaj, no skorpion, możliwe, że ten skorpion faktycznie, ale król pentakli, czyli jeszcze byk, panna, koziorożec, takie znaki nam się tutaj pojawiają. Bardzo, tak jak mówię, cudowna, naprawdę cudowna osoba, nie będę no, jak to chciałam powiedzieć, że może trochę za bardzo cukruję, kochani, ale no naprawdę wygląda, że piękna, piękna naprawdę dusza. Z tym rycerzem buław, to tak powiem a propos wad, może być też taka troszeczkę nadmiernie pobudliwa czasami, na przykład bo ta osoba lubi zwyciężać, lubi osiągać jakieś swoje cele, więc jeżeli coś nie będzie szło po jej myśli, może na początku się trochę wkurzać, irytować, ale mówię, jednocześnie obraca to wszystko w dobrą stronę i przetransformowuje pięknie tą energię właśnie na plus, na swoje korzyści. No i sam fakt, że lubi konkurować, może to być też takie dla Was trochę, no nie wiem, w zależności jacy Wy jesteście, problematyczne, tak? Zwłaszcza jeśli będzie próbowała konkurować z Wami, nie wiem, w kuchni, w domu, będzie zawsze próbowała jak w jakiś sposób zwyciężyć, także no tutaj też wiadomo coś takiego. Dobra, kochani, lecimy dalej. Co się dzieje w życiu u tej osoby, poza tym, co tutaj już powiedziałam, że nie ma jej jeszcze w Waszym życiu. Co się dzieje u tej osoby? No, siódemka pentakli, czyli to, co powiedziałam wcześniej. Faktycznie inwestycja. Cesarz. As buław. No kochani, jak nic. Tutaj nie będę się powtarzać, bo ewidentnie jest to budowanie jakiejś swojej własnej działalności, swojej własnej firmy, swojej pozycji zawodowej. Siódemka pentakli. Ewidentnie ta osoba inwestuje swój czas w jakiś nowy projekt, nowy pomysł, który przyniesie jej bogactwo, sukces finansowy i jakąś dobrą pozycję. Ale to też jest kwestia takiego właśnie umocnienia siebie, swojego charakteru. Tak jak mówię, yang energia i cesarz. Dwie energie typowo męskie, stuprocentowo męskie. Chodzi o energię oczywiście, tak? Więc moi panowie, jeśli szukacie oczywiście kobiety, to ta kobieta jest teraz w takiej mocno męskiej energii, mocno zadaniowa, mocno działaniowa, mocno skupiona na celu. No i kochani, no ta osoba buduje jakąś swoją pozycję zawodową. Przede wszystkim może właśnie swoją własną firmę, ale jest zajęta jakimś nowym projektem, który przynosi jej duże sukcesy i tak jak mówię, ta jesień może być tu ważna, ponieważ jesienią może tu wszystko, że tak powiem, się ukończyć w jakiś sposób, zrealizować i no i też po części właśnie przynieść ten sukces, przynieść jakieś dobre pieniądze, obfitość, tego typu rzeczy. Cesarz, karta barana. Dobra, i zobaczmy, gdzie potencjalnie możecie poznać tą osobę. No, król buław, wisielec,
A z kielichów, wow, no kochani, no to będzie miłość. Na spodzie mamy trójkę buław, więc mam wrażenie, że wiecie co? Możecie się poznać w trakcie jakiegoś urlopu, w jakiejś przerwy, w jakiegoś wyjazdu. Bo mamy tego króla buław, wisielca, a z kielichów. Wisielec mi świadczy o jakichś opóźnieniach, więc zdecydowanie są jakieś opóźnienia na Waszej drodze, żebyście się poznali. Ale wisielec dla mnie to też jest czas odpoczynku, czas regeneracji. Trójka buław możecie się poznać podczas jakiegoś wyjazdu, podczas wakacji, podczas jakiegoś urlopu, gdzie będziecie mogli wyluzować. Może ta osoba właśnie zakończy jakiś ważny projekt, może osiągnie to, czego będzie pragnęła, czego pragnie tutaj i zdecyduje się, gdzieś wyjechać. I tam będzie taka synchronizacja, że właśnie się spotkacie, będzie niezwykła pasja, namiętność między Wami, no i to może być początek nowego cyklu miłosnego z tym asem kielichów dla Was. Więc mocno czuję tutaj wajby właśnie wyjazdowe, wakacyjne, urlopowe. Kochani, no zdecydowanie ta osoba pierwsza do Was zagada, dalej męska energia pięknie się utrzymuje, będzie tutaj dużo pasji, dużo namiętności. No kochani, ten król buław też jest bardzo atrakcyjną osobą, więc zdecydowanie jak spotkacie tą osóbkę, tą swoją bratnią duszę, to kolana Wam zmiękną, kochani, także łohohoho, nie? I od razu Wasze serduszko tutaj się roztopi. Może to być związek dla odległość, dla części z Was, tak? Więc miejcie to też na uwadze, ale myślę, że z siłą tej osoby, która nam się tutaj pokazała, to nie będzie stanowić żadnego problemu. No pięknie. Dobra, to zobaczmy jeszcze karty czasu, kochani. Karty czasu, kiedy potencjalnie możecie poznać tą osobę, kiedy potencjalnie przyjdzie do Waszego życia. Ja już wcześniej sobie wylosowałam karty czasu, mamy trzy, no to zobaczmy. Pierwsza w poniedziałek, czyli może to być jakiś poniedziałek, jeśli chodzi o dzień tygodnia. Co dalej mamy? Ok, mamy 12, 12 dni, 12 tygodni. No, kiedy wszystko zacznie iść w dobrym kierunku. Dobra, mamy tą dwunastkę. I co jeszcze mamy? Ok, mamy 11 dni, 11 tygodni. Także widzicie, tutaj dni, tygodnie nawet wchodzą w rachubę, więc może wcale nie będzie to aż tak długo. Kochani, listen to your friends. W momencie może, kiedy posłuchacie swoich przyjaciół, może właśnie tu przyjaciele będą chcieli Was zabrać na jakiś wyjazd, na jakiś urlop, więc w tym czasie możecie właśnie się poznać, kochani. Ale mamy tutaj jeszcze swap ideas, seek advice. Kochani, to mi przyszło na myśl, że może będziecie właśnie poszukiwać jakichś nowych pomysłów, nowych idei i poszukiwać jakichś informacji bądź porady. I kto wie, może uda Ci się właśnie po porady do tej osoby albo jakoś poprzez właśnie te nowe pomysły będzie tutaj spotkanie właśnie z tą Waszą bratnią duszą. Dobra. To by było na tyle, grupo numer 1. Mam nadzieję, że czytanie Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Oczywiście czekam na Wasze łapki w górę i czekam na komentarze. No i co? Jeszcze raz dziękuję za uwagę i lecę do grupy numer 2. Dobra, ja sobie będę od razu odkładać tutaj wszystko. Witam Was serdecznie, grupo numer 2. Jeżeli wybraliście talię Wheel of the Year Tarot i nasze piękne żółte piórko, no to to jest Wasze czytanie z cyklu Idzie, idzie i dojść nie może. To zobaczmy, gdzie ta Wasza bratnia dusza, kochani. Dobra, tarota na razie zostawiam na bok. Najpierw zajmiemy się kartami wyroczni. Pierwsze mamy Here and Now, tu i teraz. Karta numer 32, ta osoba może mieć 32 lata, 23. No 3 plus 2 to jest 5, czyli numer zmian, ok. Mamy siłę kwiatów. Otaczaj się kwiatami i olejkami kwiatowymi, by zwiększyć swą uzdrowicielską moc. Pięknie. Dobra, zobaczmy teraz zwierząt. O, mamy jelenia, miłość, love. Bądź łagodny wobec siebie. Leczysz poprzez moc miłości. Dostrzegaj światło w innych. Uświadom sobie własną wartość i grację. Pięknie. I druga karta. Wow, motyl, butterfly.
Rebirth, odrodzenie. Pięknie. Możesz odnowić siebie, odbudować siebie. Otwórz się na nagrody płynące ze zmian. Masz w sobie taką błyskotliwość, którą warto podzielić ze światem. Kochaj każdą część swojej podróży. Pięknie. Dobra. I z aniołków mamy pay attention to the red flags, czyli uważaj na czerwone flagi. I mamy passion, pasja. Dobra. No, kochani, powiem Wam tak, że tutaj macie do czynienia z bardzo wrażliwą duszą i mam wrażenie, że to jest taka osoba, która ma jakieś zdolności uzdrowicielskie. Może zajmuje się aromaterapią, nie wiem czemu mam wrażenie, że masażem z jakimiś olejkami, coś w tym stylu może być. Albo właśnie to jest takie dodatkowe zajęcia, coś co bardzo kocha, tak? Właśnie jakaś aromaterapia, może sama właśnie zbiera zioła, przetwarza je na jakieś olejki zdrowotne, może wykonuje właśnie, pracuje w farmakologii, zajmuje się właśnie tworzeniem takich właśnie jakichś substancji ziołowych, mieszanek ziołowych, które w jakiś sposób pomagają właśnie ludzkości. Także osoba naprawdę o wielkiej wiedzy i ogromnej wrażliwości, tak? Może ta osoba posiada własną kwieciarnię albo ogród kwiatowy, lubi spędzać czas ogólnie na łonie natury wśród kwiatów. Także taka wrażliwa dusza, naprawdę wrażliwa dusza. No i cóż mogę powiedzieć? Ta osoba żyje tu i teraz. Ta osoba nie myśli za bardzo o przyszłości, stara się żyć tu i teraz, tak? Chwyta dzień, że tak powiem, taki carpe diem. To jest osoba, która nie lubi planować za bardzo naprzód. Może mieć takie poczucie, że nie ma co planować, bo i tak pewne rzeczy się nie spełniają. Więc lepiej żyć tu i teraz i planować z dnia na dzień. Więc taki trochę wolny duch, tak? Kochani, co tutaj? No, osoba pełna miłości, zdecydowanie pełna miłości. Mam wrażenie, że troszeczkę zakompleksiona. Ze względu na swoją wrażliwość i ze względu też na osoby, które przyciąga do swojego życia. O tym zaraz, kochani, powiem. Nie troszeczkę zakompleksiona i tak jakby troszkę zbyt surowa dla samego siebie, ale uczy kochać siebie, uczy być dla siebie bardziej wyrozumiałym, bardziej wrażliwym, bardziej akceptować też swoje słabości i pewne swoje wybory, tak? Ale mam wrażenie, że właśnie jest to osoba, która bardzo przekazuje tą swoją miłość innym, bardzo przekazuje miłość światu. Właśnie tak jak mówię, jest takim troszeczkę wojownikiem światła, ale takim uzdrowicielem, taką osobą, która niesie to światło w sobie, która zawsze pomoże w trudnej sytuacji, która zawsze jest na każde zawołanie, która ma w sobie takie światło, które potrafi uleczyć każdą ranę. Mimo że sama może bywa poraniona, ta osoba naprawdę ma ogromną siłę w swoim sercu. Ta siła serca, taka lecznicza siła serca jest niezwykła u tej osoby, tak? Tylko właśnie, tu jest dużo tej niepewności, tak jakby nie jest do końca jeszcze świadoma swojej mocy, nie jest świadoma swoich zdolności, że tak powiem. Może nie wierzy w siebie, nie wierzy w swoje te właśnie plusy, że tak powiem. No ale kochani, ta osoba jest w trakcie jakiejś reaktywacji, w trakcie odrodzenia. Może pomału zaczyna właśnie dostrzegać pewne aspekty, zaczyna dostrzegać schematy, w jaki sposób pomaga innym, tak? Także ta osoba jest w trakcie właśnie jakiejś transformacji, jakiejś przemiany. Otwiera się na jakąś zmianę. Nie wiem, czy ta zmiana już nadeszła, ale zdecydowanie jest w planach, tak? Mam wrażenie, że tutaj jest jakiś pomysł na siebie, może pomysł na własny biznes, żeby otworzyć jakąś własną działalność albo właśnie zająć się jakąś pomocą innym, może właśnie tu jakieś, właśnie mówię, te masaże jakoś mi przychodzą do głowy, coś przez dotyk czuję, coś przez dotyk, więc dla części może to być kwestia właśnie pomagania innym poprzez masaż, poprzez dotyk, poprzez może jakąś akupunkturę, aromaterapia też jak najbardziej, po raz kolejny o tym wspomnę, albo ta osoba może chce założyć jakąś własną swoją działalność na zasadzie właśnie produkcji czegoś, co będzie pomagać ludziom. Coś w tym stylu, kochani, czuję. No i no cóż Wam powiem, że ta osoba potrafi dostrzec każdą część swojej podróży. Wie, że na pewne rzeczy trzeba poczekać. Jest naprawdę cierpliwa i to widać. Naprawdę jest cierpliwa. Wie, że jakieś zmiany nadchodzą. Mam wrażenie, że ona czuje to instynktownie, że jakieś zmiany nadchodzą. Nie wie jeszcze, co to jest, ale daje się prowadzić wszechświatowi. Taka mocno intuicyjna osoba, tak? Kochani, no ale właśnie,
właśnie, to, że jest taka wrażliwa i to, że jest taka kochająca, niestety przyciąga do niej złe osoby, bardzo złe osoby. Ta osoba ma, myślę, że ta wasza bratnia dusza ma złe doświadczenia, jeśli chodzi o miłość. Jej związki, jego związki były głównie oparte na pasji, na atrakcyjności, na fizyczności. Nie było w nich miłości. Ona, tak, ta osoba inwestowała całą swoją miłość tej osobie, a ta, mam wrażenie, że trafiała na bardzo toksyczne środowisko, na bardzo toksyczne osoby. I nie tylko w miłości, ale również w przyjaźni i wśród znajomych, tak? Ta osoba uczy się dostrzegać czerwone flagi, które płyną z zewnątrz. Być może jeszcze jest w jakimś toksycznym związku, gdzie głównie liczy się pasja, namiętność, gdzie jest wykorzystywana w jakiś sposób, ale mam wrażenie, że właśnie to też tyczy się tej zmiany, która tutaj następuje. Może jest pomału gotowa, żeby uwolnić się z tej relacji, żeby właśnie żyć tu i teraz, żeby nie dać się wykorzystywać, żeby kochać i szanować bardziej siebie, tak? Ale też bym powiedziała, kochani, że nie wiem, czemu tak czuję, że ta osoba po prostu może po części mylić pasję z miłością, tak? Może być to kwestia, że szybko inwestuje w jakieś relacje, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o tą fizyczność. I nie wiem, i w takim momencie już myśli, że tak, że to już jest miłość na zawsze i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem, no tak nie jest, tak? Więc tu przychodzi wtedy rozczarowanie. No ale uczy się, uczy zdecydowanie, uczy się ufać bardziej sobie, swoim odczuciom i bardziej właśnie zwracać uwagę na te czerwone flagi. Nie wiem, taką czuję tutaj młodą duszę, taki powiew świeżości, więc ta osoba albo może być młoda ogólnie, albo może być po prostu taka troszkę mało dojrzała, o tak bym powiedziała. Dobra, zobaczmy tarota w takim razie. Tarot jest oczywiście przetasowana. Pierwsze trzy karty, zobaczmy, kim jeszcze jest ta osoba, co jeszcze tutaj nam tarot powie. Cesarzowa, rycerz buław i paś mieczy. Dobra, kochani, więc tak, cesarzowa. Osoba ta może mieć jakieś dzieci z poprzedniego związku, to już Wam powiem. Albo jest w trakcie budowania też swojej stabilizacji, jeśli chodzi o finanse. Może myśleć właśnie o założeniu własnej firmy. Nie sądzę, żeby jeszcze ją miała, ale może myśleć o założeniu własnej działalności. Nie wiem czemu, kochani, przyszło mi tutaj ta cesarzowa, że jest pod wpływem silnej matki. Albo tutaj może być kwestia taka, że ogólnie jakaś kobieta może mieć ogromny wpływ na tą osobę właśnie w jej życiu, więc tutaj też musicie mieć to na uwadze. Ale osoba niezwykle piękna, sama cesarzowa też wskazuje właśnie na piękno, na wygląd, że osoba bardzo zadbana, pięknie wyglądająca, lubiąca też luksus, lubiąca otaczać się pięknem dookoła, lubiąca otaczać się właśnie kwiatami. Taka, bym powiedziała, kwintesencja kobietości dla moich panów. Kwintesencja kobietości, kobiecości. Dla pań bym powiedziała, że osoba, jakby to powiedzieć, taka no, mocno też dbająca o siebie, o ten swój pierwiastek żeński, ale też doceniająca bardzo piękno w innych, bardzo tak doceniająca każdy szczegół. Na przykład, kochani, kochane moje, jak zmienicie kolor paznokci albo w jakiś sposób swoje uczesanie, cokolwiek, to ta osoba to zauważy. Tego możecie być pewni. No ale właśnie, mamy obok tego rycerza buław, więc jest to osoba niezwykle też odważna, która jak sobie coś postanowi, to działa. Ale może być troszeczkę właśnie, może być troszeczkę jeszcze nieodpowiedzialna, tak? Może działa zbyt impulsywnie, szybko i dla mnie to też jest informacja właśnie o tym, że szybko wchodzi relacje, szczególnie pod względem namiętności i trochę może mylić to z miłością, tak? W momencie, kiedy widzi, że pewne rzeczy nie są odzwierciedlone, odbite, tak, na zasadzie, że ona daje coś z siebie miłość, a druga strona nie odbija tej pałeczki, no to szybko rezygnuje, szybko się zniechęca. No i kochani, paś mieczy, więc osoba, która jest niezwykle inteligentna i lubi się uczyć nowych rzeczy, lubi ogólnie czytać książki, lubi poznawać nowe osoby, lubi się edukować, lubi oglądać jakieś programy, które ją interesują. Osoba, która cały czas poszukuje nowych wyzwań, nowych informacji, nowych jakichś takich inspiracji, też. Osoba, która, wiecie co, ma w sobie takie, naprawdę, wiecie co, ja tu czuję takie mocno dbanie o wewnętrzne dziecko, takie poszukiwanie swojego celu, ale poszukiwanie nowych rzeczy, taka ciekawość świata, dużo jest tej ciekawości świata w tej osobie. Dobra, zobaczmy w takim razie jeszcze, co dodatkowo się dzieje u tej osoby właśnie w jej życiu. No, mamy arcykapłana, mamy kochanków. Mamy rydwan.
No, tutaj bym powiedziała kilka rzeczy. Ta osoba, szczególnie jeżeli jest młoda, może mieszkać jeszcze z rodzicami. Może mieszkać jeszcze z rodzicami i czuje, że być może nastał czas jakiejś przeprowadzki, jakiegoś wyjazdu i myśli tutaj o decyzji ruszenia naprzód. Zdecydowanie myśli tutaj o ruszeniu naprzód. Może to być kwestia właśnie tak, jak powiedziałam, że jakaś starsza osoba jakoś tak czuje, że ktoś z rodziny, ktoś bardzo dojrzały, ma duży wpływ na tą osobę, na jej decyzje, na jej ruch do przodu i ta osoba pragnie się troszeczkę wyzwolić spod wpływu tej osoby. Więc tu jest w trakcie tak jakby właśnie podejmowania ważnej decyzji w swoim życiu a propos ruszeniu naprzód, a propos ruszeniu w kierunku jakiegoś swojego sukcesu, swoich marzeń, też bym powiedziała. Ta osoba może być ogólnie w trakcie jakiejś zmiany pracy, przeprowadzki, wyjazdu, albo kochani, jest w jakimś związku z jakąś dużo starszą osobą, albo z dużo bardziej dojrzałą osobą, ale jakoś tak czuje, że właśnie z tym rydwanem chce ruszyć do przodu. Chce ruszyć do przodu, może nie chce dłużej tkwić właśnie w tej sytuacji. Może właśnie jakoś tak czuję te czerwone flagi. Może tu jest zbyt duża różnica wieku, a może ta osoba w jakiś sposób dusi się w tej relacji. Coś takiego. No, mówię kochankowie. Kochankowie jest też taką mocną energią pasji, namiętności. I wydaje mi się, że to już przestaje wystarczać tej osobie, że ta osoba pragnie czegoś więcej, czegoś bardziej dojrzałego, czegoś bardziej stabilnego też w swoim związku, tak? W swoim życiu. I pragnie tego poszukać. Pragnie tego poszukać. Ta osoba tak jakby wybiera się na jakąś wyprawę w poszukiwaniu też własnego ja i w poszukiwaniu swojego sukcesu. Może teraz podróżować po świecie, ale nie wiem, czemu czuję tutaj tą energię wyprowadzki, przeprowadzki, coś w tym stylu. Jest w trakcie tak jakby przejmowania też kontroli nad swoim życiem. Szczególnie jeśli ta kontrola była oddana właśnie komuś z zewnątrz. Mamy tutaj jakieś znaki, kochani, już Wam mówię. Cesarzowa to jest waga bądź byk. Bliźniak, rak. Takie nam się znaki pojawiły, ale oczywiście nie patrzcie na znaki, ważna jest energia. Dobra, zobaczmy, jak potencjalnie możecie poznać tę osobę. Piątka kielichów, gwiazda, mag. I na spodzie trójka kielichów. Kochani, poznacie się, kiedy wszelkie rany zostaną uleczone. Czy to z waszej strony, czy ze strony tej osoby. Przede wszystkim, bo mamy piątkę kielichów, tak? Ogólnie powiem wam tak, tutaj mamy tą piątkę kielichów gwiazda, więc ewidentnie uleczenie jakichś ran z przeszłości, uwierzenie też w siebie, uwierzenie w swój sukces i właśnie przyjęcie kontroli w swoim życiu. To będzie tutaj ważne. Możecie się poznać podczas spełnienia jakiegoś swojego marzenia albo w momencie, kiedy ta osoba spełni jakieś swoje marzenie. Nie wiem, tak przyszło mi do głowy, że ta osoba, nie wiem, może otworzyć jakiś swój, nie wiem, gabinet, albo jakąś swoją działalność i w ten sposób może wy skorzystacie z jej usług i w ten sposób się poznacie. Ale kochani, na spodzie macie też tą trójkę kielichów, więc możecie się poznać podczas jakiejś imprezy, świętowania, albo poprzez swoich przyjaciół, poprzez swoich znajomych, tak? W ten sposób możecie się tutaj, kochani, spotkać. Albo poprzez celebrowanie właśnie jakichś, bo tutaj mamy te trzy osoby, które mają te kielichy w swoich rękach. Trochę wygląda to niepokojąco dla mnie, bo wygląda trochę jakby chciały zatuć tego biednego ptaszka, ale wiem, że nie taki jest sens tej karty, tylko po prostu trzymają te kielichy w geście świętowania, że narodziło się nowe życie. Więc może to być kwestia właśnie jakiejś imprezy, otwarcia, może jakiegoś właśnie biznesu, jakiegoś studia, jakiegoś właśnie takiego ważnego wydarzenia w życiu tej osoby, bądź waszym, ale czuję, że to chodzi o życie tej osoby. I wy będziecie w tym uczestniczyć, wy będziecie świętować razem z tą osobą i w ten sposób, kochani, możecie się tutaj poznać. Jakiś wernisaż będzie, nie wiem, właśnie jakieś otwarcie jakiegoś gabinetu, dostaniecie jakieś specjalne zaproszenie, tak? Ale tu chodzi o jakąś manifestację jakiegoś marzenia, jakiegoś wielkiego marzenia. Nieźle. Dobra, zobaczmy, kiedy potencjalnie możecie się spotkać z tą osobą, kiedy ją poznać. Mamy trzy karty wylosowane i odwracamy. Pierwsza to, o, sezon Skorpiona, kochani. Sezon Skorpiona, czyli przełom października, listopada. Mamy 8 tygodni, 8 miesięcy, ale mamy też Heal the Wounds, czyli w momencie, kiedy wszelkie rany się Boże, zagoją, chciałam powiedzieć ukoją, zagoją, kiedy zagoją się wszelkie rany, tak? Ale mamy sezon Skorpiona, 8 tygodni, 8 miesięcy. Następna karta to, o, mamy Tuesday, czyli być może w jakiś wtorek się poznacie. W momencie, kiedy zaczniecie być bardziej kreatywni, kiedy ta osoba zacznie być bardziej kreatywna, dokładnie, kiedy przystąpi do jakiegoś właśnie działania. I trzecia karta to, o, w sezonie wodnika, czyli na przełomie stycznia, lutego, mamy 11 tygodni, 11 miesięcy. Give a fresh impuls.
Impetus. Czyli w momencie, kiedy spojrzycie świeżo na swoje życie, na sytuację jakąś, kiedy coś nowego właśnie się rozpocznie, jakoś tak tutaj czuję. Czyli w takim czasie potencjalnie możecie poznać tą osobę, spotkać tą osobę. No, nieźle. Dobra, kochani, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę powodzenia. Oczywiście czekam na łapeczki w górę i dajcie znać w komentarzu, czy taki filmik Wam się podobał, czy też nie. Będzie mi miło to wszystko przeczytać. No i mówię, jeszcze raz dziękuję, kochani, i przechodzę do grupy numer 3. Silusiu. Mordko moja malutka, kochana. Tutaj koło mnie leży pies mojej mamy. Także jakbyście ją słyszeli, to ona czuwa nad waszymi czytaniami. Dobra. Witam Was serdecznie, grupo numer 3. Jeżeli wybraliście talię Everyday Witch Tarot i naszego rudego kociamberka, no to kochani, to jest Wasze czytanie z cyklu idzie i dojść nie może. Więc zobaczmy, gdzie ta bratnia dusza, co u niej słychać, gdzie się podziewa i dlaczego nie ma jej jeszcze w Waszym życiu. Zaczniemy od kart wyroczni. Wow, happy, kochani, szczęście, radość. Karta numer 26, także ta osoba może mieć 26 lat, może 62, ósemka tu będzie też niezwykle ważną liczbą, tak? Dobra, następnie zmiana diety, odżywiaj się lepiej, a udoskonalisz swoje życie. Okej, okay. Z kart zwierzęcych mamy elk. To jest też jakiś jeleń czy łoś, coś takiego. Nie łoś, coś w tym stylu, jakiś rogacz. Dobra, nobility, szlachetność. Celebruj swoje osiągnięcia ze skromnością. Jesteś otoczony sukcesem. Potężne siły prowadzą cię. Twoja zdolność do pokonywania wyzwań jest nieskończona. Wow, ale siła. I druga karta, squirrel, wiewiórka, always prepared, zawsze gotowy. Jesteś ekspertem w ciężkiej pracy, ale też takiej grubej zabawie, że tak powiem. Twoja radosna i taka pełna uśmiechu osobowość jest błogosławieństwem dla wszystkich dookoła. Nie pozwól, żeby wszelkie... Zawsze mam problem z tym słowem distractions. No takie rzeczy, które odwracają Twoją uwagę, żeby spowodowały, że zboczysz z kursu. Zrób plan na przyszłość, a życie da Ci to, czego potrzebujesz. Wow, dobra. I jeśli chodzi o karty aniołkowe, miłosne, no to mamy tu wedding, czyli ta sytuacja zawiera ślub, można powiedzieć, tak? Angażuje ślub i mamy deception, czyli ktoś nosi tutaj fałszywą maskę. No kochani, już Wam mogę powiedzieć, kochani, że ta osoba może być w jakimś stałym związku, ale ten związek już pomału dobiega końca, ponieważ zostało odkryte, że ktoś tu nie był do końca sobą. Mogły wyjść jakieś kłamstwa na jaw, mogły wyjść jakieś oszustwa na jaw, może jakaś zdrada, a może fakt, że ktoś ukrywał swoją prawdziwą osobowość. Także ta osoba jest obecnie w jakimś trudnej relacji, być może nawet w związku małżeńskim, ale gdzie jakaś maska... Przepraszam, została zdjęta, tak? Coś wyszło na jaw, coś zostało takie przejrzane, że tak powiem, na oczy. Ale nie wiem czemu, kochani, mam wrażenie, że ta sytuacja wcale nie dołuje tej osoby. Wręcz mamy to happy, tak jakby ta osoba cieszyła się z tego biegu sytuacji, z tego faktu, że coś tu takiego wyszło. Mam wrażenie, że ta osoba nie była do końca szczęśliwa w tym związku, nie do końca była szczęśliwa w tym małżeństwie, w tej relacji. Cały czas być może
nie czuła się do końca, nie do końca szanowana, nie do końca dostrzegana, nie do końca kochana. Coś było po prostu tutaj nie tak. Więc fakt, że ta prawda wyszła na jaw, jest summa summarum bardzo szczęśliwym wydarzeniem dla tej osoby, ponieważ ta osoba może znowu poczuć się wolna, tak? Mam wrażenie, że ta osoba mocno też zwraca uwagę na swoją dietę. Może w przeszłości, nie wiem, była otyła albo miała jakieś problemy, jeśli chodzi o zdrowotne aspekty i wprowadziła pewne zmiany do swojej diety, dzięki czemu czuje się lżej, dzięki czemu czuje się lepiej, dzięki czemu, nie wiem, może zbudowała formę i ogólnie czuje się zdrowsza i mówię, taka pełna energii, tak? Ta osoba może nie jeść mięsa, może mieć jakąś specjalną dietę, nie wiem, typu bezglutenową, bez laktosy, teraz różne tego rzeczy, tego typu rzeczy są, może być na keto diecie, więc różne takie aspekty. Może być po prostu na jakiejś specjalnej diecie, która też sprawia, że ta osoba się lepiej czuje. Happy, happy. Niezwykle radosna osoba. Pełna wigoru, pełna radości, pełna takiej dziecięcej radości. Mówię, z pozoru może być bardzo taka ostrożna, bardzo szlachetna, bardzo dojrzała, że tak powiem, ale ma w sobie tą piękną cząstkę dziecka, która sprawia, że z kimkolwiek by się nie spotkała, szczególnie na tej stopie takiej prywatnej, no to wprawia ludzi w radość, wprawia ludzi w szczęście. I o tym też mówi właśnie karta wiewiórki, właśnie o tym, że twoje radosne takie i takie pełne radości, pełne zabawy, że tak powiem, podejście do życia jest błogosławieństwem dla innych. Więc kochani, jeśli chodzi o zawodowe aspekty, mam wrażenie, że ta osoba jest całkiem inna. Jeśli chodzi o życie prywatne, ta osoba, ja mówię, jest pełna radości, pełna szczęścia, pełna, taki trochę mały joker, wiecie, lubi robić jakieś psikusy, lubi robić niespodzianki innym. Jest osobą, która przynosi uśmiech na twarze innych, tak? Pełna właśnie radości, pełna szczęścia. No powiem Wam, że fajnie. Fajnie, naprawdę bardzo, bardzo dobre wibracje tutaj czuję z tej osoby, że tak powiem. No i właśnie, kochani, ta osoba też ma jakiś właśnie swój cel, zdecydowanie ma swój cel i jest taką osobą, która mówi wszystko albo nic, tak? Trochę patrzy w takich czarno-białych barwach na życie, że albo jest super, albo jak coś nie jest super, to w ogóle przestaje w to inwestować, tak? Ma jakiś plan na swoje życie i to ewidentnie też widać właśnie w tej karcie. Po pierwsze właśnie mówię, jest to osoba niezwykle szlachetna. Niezwykle szlachetna, niezwykle też kochająca innych i szanująca innych, ale dbająca o swoje stado. Jest to taki rodzaj trochę przywódcy, naprawdę przywódcy, przywódczyni. Osoby, która jak już się zaangażuje właśnie w jakiś projekt, w jakąś przyjaźń, w jakiś związek, to daje naprawdę całego siebie. I tak też mam wrażenie, że tutaj było, że dawała całego siebie, mimo że była nie do końca szczęśliwa, tak? Ale fakt właśnie tego uwolnienia przynosi jej dużą ulgę i dużą radość. No i kochani, no ta osoba jest... No wybaczcie kochani, ale była mała awaria. Nie zauważyłam, że mi się bateria w telefonie wyczerpuje, także niestety musiałam przerwać siłą rzeczy, kiedy mi się telefon wyłączył, więc wybaczcie. Już wracamy, że tak powiem, z powrotem z Waszym czytaniem. Grupa numer 3. No i właśnie, o czym wspominałam. Chyba skończyłam na tym właśnie, że ta osoba jest niezwykle radosną i cudowną osobą w stosunku do innych. Jest takim promyczkiem nadziei, przynosi dużo radości, dużo światła, dużo miłości innym, dużo uśmiechu przede wszystkim. Jest takim osobą, która naprawdę zawsze ma jakieś świetne pomysły, zawsze ma wyjście z sytuacji, zawsze patrzy takim naprawdę pozytywnym okiem na różne sytuacje, które zdarzają się nie tylko właśnie w jej życiu, w jego życiu, ale też w życiu swoich najbliższych. No ale poza tym, że w życiu prywatnym jest takim radosnym, cudowną, taką radosną, cudowną iskierką. Mam wrażenie, że w życiu zawodowym jest bardzo poważnym człowiekiem. Osobą niezwykle dojrzałą, właśnie na pozycji lidera, na pewno na pozycji lidera. Także gdzieś na stanowisku kierowniczym, dyrektorskim, może prowadzić własną działalność. No i kochani, no jest otoczona przez sukces. Ta osoba jest otoczona przez sukces, finansów jej nie brakuje. Ma jakąś taką stabilną pozycję, że tak powiem, w swoim życiu. I jest to osoba, która nigdy się nie poddaje. Która nawet jak pojawiają się jakieś komplikacje, to zawsze znajduje wyjście z sytuacji i kochani, i też, które nie lubi stać w miejscu. Nawet jak zrealizuje jakiś jeden cel konkretny, to zaraz sięga po kolejne, tak? Lubi się rozwijać, lubi pomnażać też swój dobytek, ale też dlatego, że ma właśnie wielkie serce i zawsze jest właśnie taka pomocna w stosunku do przyjaciół. Mam wrażenie, czekajcie, co chciałam powiedzieć, bo mi wypadło. Normalnie wypadło.
No właśnie, że jeśli znajomi ją poproszą o jakieś właśnie pieniądze, czy pożyczkę, czy cokolwiek, to zawsze jest gotowa wesprzeć w każdej sytuacji, czy finansowej, czy takiej prywatnej, czy emocjonalnej, tak? Można na tą osobę zdecydowanie tutaj liczyć. Dobra, to przejdźmy do kart tarota. Zobaczmy jeszcze, kim jest ta osoba dodatkowo. Co tu jeszcze nam wyjdzie? Tak. Trzy karty. No i mamy arcykapłan. Tą energię właśnie czułam od tej osoby. Dziesiątka mieczy, czwórka buław. No kochani, no ta osoba jest w trakcie zdecydowanie tutaj jakiegoś rozwodu, rozstania ze stałym partnerem, stałą partnerką. Przeszła niejedno w swoim życiu i niejedne rozczarowanie, ale zawsze powstaje z gleby, że tak powiem, poprawia koronę i zasuwa dalej. Jest to osoba niezwykle dojrzała, niezwykle inteligentna i doświadczona. Może być dużo starsza od Was, może to być różnica wieku, kochani, albo nawet jeśli nie ma jakiejś takiej różnicy wieku, takiej typowej, fizycznej, że tak powiem, właściwie letniej, to jest różnica, jeśli chodzi o dojrzałość taką emocjonalną czy psychiczną, tak? Osoba, która jest, mówię, świetnym liderem, bardzo opiekuńczą osobą, lubi uczyć innych tego, co sama już wie, tego, co sama już doświadczyła. No a mówię, doświadczyła niejedno, mamy tą dziesiątkę mieczy, więc niejedna krzywda za nią, niejedna trudna sytuacja za nią, niejedna strata za nią. Mam wrażenie, że ta osoba też straciła dużo bliskich osób i przyjaciół, i rodziny, może kogoś właśnie bliskiego, z rodziców, dziadków, kogoś, kogo bardzo kochała, także też przeżyła właśnie trudne sytuacje. No ale czwórka buław to jest osoba niezwykle stabilna, która dąży do stabilizacji, która pragnie też stabilnego związku i która pragnie właśnie takiego poczucia bezpieczeństwa w życiu, zarówno finansowego, jak i związanego z otaczającym ją światem, tak? Dobra, zobaczmy jeszcze dodatkowo, co dzieje się w życiu tej osoby. Kochankowie, gwiazda, i dwójka buław. Kochani, ta osoba jest zdecydowanie przed jakimś wyborem. I mam wrażenie, że to może być też wybór związany częściowo właśnie z tym związkiem, z tą relacją. Może ta osoba jeszcze po części zastanawia się, czy może tutaj jeszcze warto coś uleczyć, dawać kolejną szansę, ale myślę, że jednak już ten świat trzyma w swojej ręku, więc jest gotowa na ruszenie właśnie w świat, jest gotowa zostawić ze sobą właśnie ten trudny związek w przyszłości, po prostu już nie wracać do tego. Ale kochani, ta osoba też stoi przed jakąś decyzją a propos jakiegoś swojego marzenia. To marzenie też może właśnie tyczyć się właśnie przyszłego związku, przyszłej relacji. Może ta osoba jest w trakcie takiej retrospekcji a propos jakie związki miała i jakiego związku też szuka. Może w życiu tej osoby nawet pojawił się ktoś nowy. Nie wiem, może nawet Wy już. ale mam wrażenie, że tutaj też pojawiła się być może jakaś nowa szansa na romans, która prowadzi też do uleczenia jakiegoś serca, nie jakiegoś tylko serca tej osoby i potencjalnie właśnie do jakiegoś spełnienia. Jeżeli nie chodzi o sprawy miłosne, ta osoba zdecydowanie stoi przed jakimś wyborem ścieżki życiowej, spełnienia właśnie jakiegoś swojego marzenia, może odnośnie materii, może odnośnie jakiegoś partnerstwa, w sensie pomocy komuś, może kogoś bliskiego. No i teraz otwiera się właśnie tutaj na jakieś nowe możliwości. Tak jest. Dobra, zobaczmy, gdzie potencjalnie możecie spotkać tą osobę, poznać tą osobę. Rycerz buław. Paś pentakli. I słońce, czyli w jakimś słonecznym czasie, kochani. Może, i lew. No, kochani, mamy sezon lwa, więc może faktycznie w sezonie lwa. Oznaka zodiaków nie powiedziałam. Byk, bliźniak, wodnik, lew. Tak, takie nam się tutaj znaki zodiaku pojawiły. Oczywiście te znaki zodiaku wcale takie nie muszą być. To może być w horoskopie gdzieś urodzeniowym, więc też pamiętajcie o tym. Kochani, poznacie się na jakiejś nowej ścieżce. Dla części z Was może pojawić się jakaś propozycja kariery, podczas której poznacie tą osobę. Może ta osoba będzie Waszym pracodawcą, może będziecie pracować w jego firmie, a może właśnie poprzez jakieś sytuacje zawodowe możecie się tu poznać. Może być jakieś spotkanie biznesowe, tak czuję, albo w celu omówienia jakiejś umowy. No i kochani, tutaj może po prostu zaiskrzyć. Tu może zaiskrzyć. Kochani, słoneczko wyjdzie, będzie Wam się dobrze rozmawiać, umowa będzie podpisana też jak najbardziej, nawet nie będziecie musieli się zbytnio mocować tą osobą. Wow, a z kielichów pod spodem, nieźle. Więc kochani, szykuje się tutaj fajny początek znajomości. Mam wrażenie, że po formalnościach będziecie ze sobą dużo fajnie rozmawiać, będzie miła atmosfera, no i być może od razu umówicie się tutaj na jakąś randkę albo na jakieś kolejne spotkanie, albo będą takie preteksty do kolejnych spotkań, żeby właśnie się widzieć i
I później suma summarum w końcu przyjdzie ten moment na taką oficjalną randkę. Dla części z Was, jeśli nie chodzi o sprawy zawodowe, mam wrażenie, to może być podczas próbowania też czegoś nowego, zainwestowania w coś nowego. To może być kwestia jakiejś pasji, jakiejś namiętności, może to być kwestia właśnie spróbowania czegoś, czego wcześniej nie robiliście, bo dla mnie Paść Pentakli to też jest zainwestowanie w jakąś nową ścieżkę, rycerz była w coś odważnego, może jakiś sport, może jakiś rodzaj tańca, może jakiś hobby, coś w tym stylu, gdzie będziecie czerpać z tego bardzo dużo radości. No i w ten sposób możecie też poznać tam osobę, właśnie tą swoją bratnią duszę, gdzie ona również będzie czerpać przyjemność właśnie z tego zajęcia. No i kochani, w ten sposób właśnie się połączycie, więc coś takiego może tutaj się, kochani, wydarzyć dla Was. Może właśnie tutaj będziecie się wspierać nawzajem właśnie w tym duecie, może będziecie razem w grupie jakiejś i będziecie właśnie mieć w sobie takie oparcie, że wiecie, no to dobra, to ty robisz to, a ja robię to i super, ja jestem tam na tyłach, ubezpieczam cię, a ty robisz coś tam, tak? Także tutaj widzę takie też wspieranie się nawzajem, więc bardzo fajna energia od razu gdzieś tam będzie między wami. Dobra, i zobaczmy, kiedy potencjalnie możecie spotkać tą osobę, kiedy możecie ją poznać. Zobaczmy kartę numer 1. Nie wierzę, nie widziałam tego. Sezon lwa. No kochani, teraz mamy sezon lwa, więc na przełomie lipca i sierpnia. Mamy też 5 tygodni i 5 miesięcy. No i tu jest release the power of your heart, kiedy uwolnicie siłę swojego serca. Wow. Druga karta to... długo nie czekacie. Jeden dzień, jeden tydzień. Czyli może pojawić się w Waszym życiu naprawdę bardzo szybko. It almost going too fast. Czyli niemal będziecie mieć wrażenie, że to idzie wszystko za szybko. I karta numer 3. Wow! 5 dni, 5 tygodni. You decide for yourself. Czyli w momencie, kiedy może przejmiecie kontrolę na czymś, kiedy zdecydujecie coś za siebie, coś w swoim imieniu, zrobicie coś dla własnej przyjemności, wtedy też możecie poznać tą osobę. Także widzicie, mamy dosyć krótki czas. Piątka jedynka jest tutaj ważna. Jeden dzień, jeden tydzień. Mam wrażenie, jeden miesiąc dla części z Was. 5 tygodni, 5 miesięcy, 5 dni nawet. No i mocno ten sezon lwa, więc ta bratnia dusza może być tuż, tuż, kochani, przy Was. Możecie ją poznać całkiem, całkiem niedługo. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Przepraszam za przerwę, że tak powiem, w odbiorze. Mam nadzieję, że nie będzie to stanowić dla Was zbytniego utrudnienia. Dziękuję Wam jeszcze raz. Czekam oczywiście na Wasze łapki w górę. Mile widziane. I czekam na Wasze komentarze, jak Wam się podobało to czytanie, czy chcecie więcej tego typu czytań. Będzie mi bardzo miło poczytać, co tam macie do powiedzenia. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych rozkładach. Buziaki! Pa, pa!